Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Barykada, studio w Polsce.pl. Przypominam, że można nas oglądać na YouTubie, a także w tradycyjnych sieciach kablowych, mam tu na myśli sieci UPC, Cyfrowy Polsat, Net, Wektra, jesteśmy naprawdę wszędzie, oglądajcie nas. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta również portalu w Polityce.pl, tygodnika sieci. Halo Łukaszu, czy się słyszymy? O, słyszymy się, widzimy się, proszę. Mam nadzieję, że ty mnie widzisz, ja specjalnie dla ciebie, drogi Aleksandrze, redaktorze, nałożyłem koszulkę z Kluberem Langiem, bo ty jesteś miłośnikiem sportów walki, również Rocky Balboa, Italian Stallion. Na koszulce mogę cię tylko zapytać, czy ci się ona podoba? Ależ oczywiście, ale tutaj brakuje nam jakiejś białogłowy, która mogłaby to jeszcze bardziej podkreślić, ale widzę też za tobą kolekcję filmów, także jesteśmy ci wdzięczni za cały ten emploi, jaki nam stworzyłeś, całą scenografię. Ja myślę, że masz jakieś aspiracje chyba oscarowe, skoro tak dobrze się przygotowałeś. Ale skoro już mówimy o tych aspiracjach, to może proponuję, żebyśmy na początek, jako wprowadzenie do tej dyskusji, zobaczyli trailer filmu Władysława Pasikowskiego, nowego filmu, filmu Kurier. Bardzo poprosimy. Musimy iść natychmiast i błagam pana, zobowiązuję. Nikomu, ale to absolutnie nikomu o tym ani słowa. To tajemnica wagi państwowej. Dies hat uns unser Londoner Agent mit der Diplomatenpost zugesandt. Warum ist dieser Fall dann so besonders? Wurde zweimal eingeschleust. Zweimal in der gleichen Richtung. Ein Kurier? Mit wem hat er sich denn in London getroffen? Sir Winston Churchill. Pana zadanie to przekonać Bora, żeby o wybuchu powstania zdecydował sam. Właśnie mówiłem, że kurier pana komendanta z Londynu Nowak nie przybędzie. Musimy czekać. Nie zaczniemy walki bez brytyjskich gwarancji. Ein einfacher Kurier kann der Bote der Götter werden. I need to get to Poland. I've had enough officers for one day. No, I'm afraid I am an officer too. Polish army. Polish? I'll take my chances. W początku pędzla ukryte są mikrofilmy, które dostarczy pan do rąk własnych Bora. W razie niebezpieczeństwa zniszczyć. I'm not sure if women are allowed in here. Once again we met too late. Zamach za Hitlera może skłonić komendę główną do rozpoczęcia walki w Warszawie. Niech pan ich powstrzyma. Müssen Häuser, Bahnhöfe und Straßen durchkämmen. Dann suchen wir. Diesen Mann. Więc gdzie jest ten wasz cholerny kurier? To mnie szukają. Surprised? Jestem porucznik Jan Nowak. Może natychmiast widzieć się z komendą główną. Proszę natychmiast odwołać rozkaz. Wtorek, godzina 17. Zaczynamy. Mocne preludium, a to dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o polskim kinie sensacyjnym Anno Domini 2019. Jak będzie wyglądało to kino? Jak to kino wygląda obecnie? Mamy filmy, seriale, naprawdę kinematografię, jeśli chodzi o kino akcji, się rozwija. Tym razem mamy pewien posmak historyczny. I tutaj pytanie do mojego gościa z Olsztyna. Łukaszu, jakie wrażenia towarzyszą ci, kiedy oglądasz ten trailer? Ja wiem, że nie ocenia się książki po okładce, ale w przypadku filmów trailer może nam już coś podpowiedzieć. No powinien nam podpowiedzieć, bo trailer jest robiony po to właśnie, żeby jak najbardziej zachęcić do obejrzenia filmu w kinie. No, czego się możemy spodziewać? No tego, czego możemy się spodziewać po kinie Władysława Pasikowskiego. Władysław Pasikowski to ojciec chrzestny polskiego kina. To jest filmowiec, który sprowadził zupełnie na inne tory. Nie wiem, czy pamiętasz, w 1988 roku Jacek Bromski próbował to zrobić takim filmem Zabij mnie glino z Bogusławem Lindą, który wychodząc z tego kina moralnego niepokoju Kieślowskiego, Holland, Wajdy, on wszedł w takie buty twardziela, ale to nie film Bromskiego spowodował, że Linda stał się Francem Maurerem i kolejnymi mutacjami Franca Maurera, tylko właśnie Władysław Pasikowski. No ale od
psów minęło już no, ponad dobre ćwierć wieku. No, były po drodze takie filmy jak chociażby Jack Strong, czy ostatnio Pitbull, ostatni pies, zaskakująca produkcja, jeśli chodzi o posadę reżysera. No i w jakiej formie jest Władysław Pasikowski? No właśnie, bo Władysław Pasikowski w 2001 roku zrealizował dosyć słaby film, katastrofalny, może nawet powiedzieć Reich, z Bogusławem Lindą, i on, wydawało się, że on już zupełnie wyczerpał te swoje możliwości kreowania kina gatunkowego, sensacyjnego w Polsce. On później zrobił bardzo dobry serial Glina, no i powrócił zaskakującym dla jego twórczości pokłosiem, chociaż to był film, który również był zanurzony w tą estetykę westernu i kina gatunkowego. I później Jack Strong, czyli film, który opowiadał o polskim bohaterze, o pułkowniku Kuklińskim, o bardzo ważnej osobie dla polskiej historii. Film antykomunistyczny i też film zanurzony w tą stylistykę kina gatunkowego, sensacyjnego. Oczywiście Władysław Pasikowski już dzisiaj jest tym takim weteranem, co pokazał właśnie w filmie Pitbull, bo Pitbull to jest oczywiście marka nieodłączna od Patryka Wegi, od jego fantastycznego serialu sprzed dekady, jego bardzo dobrego filmu sprzed dekady, i później ta marka była niestety rozcieńczana przez Wegę i bardzo komercyjnie traktowana. I Wega w pewnym momencie stracił prawo do zrobienia Pitbulla, pokłócił się z producentem i wszedł w jego miejsce Władysław Pasikowski. I to doskonale pokazuje, jak wygląda gatunkowe kino w Polsce. Ten zeszły rok, będziemy oczywiście mówić o tym roku, na 2019, ale w 2018 roku okazało się, że królem polskiej komercji, królem polskiego kina gatunkowego jest Patryk Wega, który swoimi Kobietami Mafii, które wchodziły mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Pitbull, to była tam przeróżnica albo kilku tygodni, albo dwóch miesięcy, no to Wega zgarnął ponad 2 miliony widzów w kinach. Ta Pasikowski też miał niezły wynik, jak na jego filmy. Niezły wynik, ale również chyba lepsze recenzje, bo przyznam szczerze, osobiście też byłem fanem tego ostatniego filmu. Wiem, że ty też napisałeś przychylną recenzję i zauważyłem, że starzy zwolennicy serialu Pitbull, ta pierwsza stara gwardia, związana właśnie z tym kultowym serialem, no by przychylnie podchodziła do filmu. Mówiła, wreszcie powrócił stary klimat, chociaż nie do końca to była taka dokładna powtórka tego, co mieliśmy do czynienia. No tak, ale wiesz, na przykład Andrzej Grabowski nie zgodził się zagrać, znaczy nie zagrał u Pasikowskiego swojej kultowej roli Goebbelsa, tam też obsada się trochę podzieliła, za to wrócił Dorociński. Ale wiesz, Władysław Pasikowski zupełnie wyrasta z innego kina, z inaczej pojmowanego kina sensacyjnego niż Patryk Wega. Patryk Wega, gdyby troszeczkę stępił swoje ego, no bo to jest reżyser, który uwielbia, to jest filmowiec, który uwielbia być reżyserem, scenarzystą, producentem, on chce robić kino autorskie, ale gdyby on dał na przykład, gdyby znalazł młodych filmowców zdolnych i pozwolił im robić film, a sam byłby tylko producentem, to zgadzam się z Piotrem Kletowskim, wybitnym filmoznawcą z UJ-u, który powiedział, że Wega mógłby być polskim Lukiem Bessonem. Natomiast nie zapominajmy, że Pasikowski wyrasta z zupełnie innej tradycji kina sensacyjnego. On wyrasta z Jean-Pierre'a Melville'a, francuskiego reżysera, który bardzo lubił podkreślać, on robił filmy z Jeanem Paulem Belmondo, ale również sięgał po Richarda Crenę, takiego zapomnianego troszeczkę aktora, którego ty pewnie bardzo lubisz, ja też go bardzo lubię, i nie przez przypadek Stallone jest na koszulce, bo on zagrał w całej serii filmów o Johnie Rambo. I wiesz, Melville stworzył taką postać romantycznego twardziela, romantycznego gościa, mało mówiącego, który musi przechodzić przez życie z tą twardzielską miną. I to jest kino Pasikowskiego. Takie były psy, taki jest Pitbull z małomównym Dorocińskim jako Despero. No taki jest po prostu Pasikowski. To jest oldschoolowy miłośnik kina sensacyjnego lat 70., nawet nie lat 80., nie tego czasu, kiedy nastała era reganowskiego kina od Stallone, Schwarzeneggera, tego kina akcji. Tylko on jest właśnie miłośnikiem tego tradycyjnego kina sensacyjnego. I to jest zupełnie inna energia. Patryk Wega robi zupełnie inny rodzaj kina. I to Patryk Wega rządzi dzisiaj gustami widowni. To ale Patryk... skoro mówimy o młodych twórcach, bo wspomniałeś, że gdyby Patryk Wega być może otoczył się takim wianuszkiem młodych twórców, to stworzyłby jeszcze lepszy przemysł kina komercyjnego. Ale skoro mówimy o młodych twórcach, to nie sposób nie wspomnieć o jednym nazwisku, mianowicie Krzysztof Skonieczny. Krzysztof Skonieczny może szerszej publiczności znany nie tyle jako reżyser Ślepnąc od świateł, co od twórca roli Pioruna, tego rapera, również wykonawcy utworu, który promuje ten serial HBO. No, moim zdaniem znakomita robota. Świetny serial, który chyba już teraz doczekał się miana kultowego. Świadczy o tym uwielbienie. A co zresztą będziemy mówić? Może poprosimy o mały materiał filmowy związany ze Ślepnąc od świateł. Poprosimy. Ślep.
taki cię bardzo szanuję. Nazywają cię duch. Kubuś to mój najlepszy chłopak jest. To jest Warszawa. Pisałeś. Wyjeżdżę na jakiś czas. Co? Sprawy załatwia się przed urlopem. Morda, to jest czyścio. Kto to? Znajomy ze starych czasów. Nie, rzeczy się nie gubią, Kubuś. Tylko trafiają na nieuczciwych znalazców. Mam nadzieję, że nic z tego brałeś. Wszystko jest pod kontrolą. Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, ześlij deszcz i zatruj to miasto. Myśliłeś sobie, żeby cię szanowali. Dobrze siebie sobie wymyśliłeś. Żyłeś w bajeczce. Czas zejść na ziemię. Mocny trailer, ale również mocny serial. Mam wrażenie, że Ślepnąc od świateł to chyba najmocniejsze uderzenie telewizyjne od czasów serialu Pitbull właśnie Patryka Wegi. Czy Łukaszu zgodzisz się ze mną, że rzeczywiście dawno nie było serialu, który wywołałby tak olbrzymie emocje. Z czego wynika fenomen Ślepnąc od świateł? Tak, i to jest też zupełnie inne kino niż Władysława Pasikowskiego. Ja bardzo czekam też na Kuriera, bo o tym nie powiedzieliśmy, że Pasikowski zanurzając to swoje kino sensacyjne właśnie w te szaty też, albo inaczej zanurzając kino historyczne w szaty sensacyjnego, tworzy pewną jakość, której nie było w polskim kinie i to może być dobry towar eksportowy. Natomiast no, Ślepnąc od świateł pokazuje, jaka rewolucja przechodzi w polskim kinie dzięki takim stacjom jak HBO, dzięki takim stacjom, a właściwie stacjom, no streamingowym platformom jak Netflix i HBO, bo przecież ten serial był wielkim hitem na HBO Go też streamingowym, nie tylko w tej tradycyjnej telewizji. I to jest przyszłość też polskiego kina, właśnie internet. My rozmawiamy za pomocą przecież internetu na YouTubie. Twój program ma dużo bardzo odsłon, bo to jest też ta przyszłość. Dlaczego to jest przyszłość? Bo HBO nie bało się, i to jest wielki szacun dla dyrektorów tej stacji w Polsce, że nie bali się zaufać reżyserowi wyrosłemu z kina niezależnego. Bo nie zapominajmy, ty mówiłeś tutaj o Skoniecznym, że on zagrał tego rapera i ten jego utwór też hip-hopowy, bardzo dobry warsztatowo, zresztą jestem fanem rapu, on śmiga po portalach społecznościowych, po YouTubie, ale to jest reżyser, który zrobił taki film Hardcore Disco kilka lat temu. Niedoceniony, w moim odczuciu film niedoceniony, miał sobie pewien urok, był bardzo charakterystyczny, no różnił się od innych produkcji z ostatnich lat, mimo to chyba nie został należycie dostrzeżony i oceniony. Takie mam odczucie, nie uważasz? Ja nie wiem, ile go ludzi obejrzało w kinach, ale bardzo możliwe, no wiesz, w zestawieniu z tymi wszystkimi królami box office'u, z Wegą czy ze Smarzowskim, ostatnio za Claire, no nikt nie jest w stanie ich dogonić. Natomiast ten film został doceniony na festiwalu filmowym w Gdyni, on dostał aż 3 lwy, między innymi za zdjęcia, i to był taki pstryczek w nos całego przemysłu filmowego w Polsce, bo przecież nie zapominajmy, że reżyser, twórcy tego filmu zrobili go w zasadzie za własne pieniądze. Oni nie wzięli z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ani grosza i to był zupełnie niezależny polski film. Szkoda, że to niezależne kino, które kiedyś się rodziło, ono zostało troszeczkę tak stłumione. Jego nie ma dzisiaj, tylko Bodo Cox, który realizuje filmy w mainstreamie polskim, on został z tego niezależnego kina. Ale ten serial jest bardzo odważny. To jest serial oparty na książce Jakuba Żulczyka. Ja też jestem emocjonalnie związany trochę z tą historią, bo ona w jakimś stopniu się rozgrywa na Warmii i Mazurach, to znaczy bohaterowie przybyli z Warmii, bo Jakub Żulczyk jest przecież stąd, to jest nasz tutaj ziom lokalny z Warmii i Mazur. I Ślepnąc od świateł jest bardzo odważnym serialem stylistycznie. Jest to bardzo odważny serial, oczywiście jeżeli chodzi o pokazanie świata mafii. Ty więcej o tym możesz powiedzieć, robiliśmy przecież kiedyś całą audycję o tym, no bo jednak pisałeś książki i
z policjantami i z gangusami, więc wiesz dobrze, jak ten świat wygląda, jak ci ludzie rozmawiają, i zarzuty do Ślepnąc od świateł, że jest wulgarnym serialem, są o tyle kuriozalne, że no trudno opowiadać o świecie mafii, trudno opowiedzieć o świecie nawet mafii. Nawet to nie jest może mafia, bo mafia to jest organizacja przestępcza we Włoszech, Cosa Nostra, Drangheta, tak? A to są po prostu chuligani, bandyci, którzy wyrośli w tych specyficznych latach 90. No zupełne prostaki, degeneraci moralni, etyczni, językowi degeneraci, co przepięknie oddali tacy aktorzy jak Jan Frycz czy Robert Więckiewicz. Aktorzy, którzy, no kto się spodziewał, że Jan Frycz stworzy rolę wręcz tarantinowską, to znaczy on został wyciągnięty przez Koniecznego z kina, obsadzonego w roli, do której on nie pasował w poprzednich przecież swoich wcieleniach, a stworzył no chyba najbardziej przerażającą postać gangstera od czasu Janusza Gajosa w Psach właśnie Pasikowskiego. To jest bardzo realistyczny serial. Ja się bardzo cieszę, że to jest właśnie serial, który gdzie taka wielka stacja jak HBO, hollywoodzka przecież stacja, pozwoliła młodym twórcom mówić własnym językiem. Ale nie zapominajmy o jeszcze innym serialu, niestety, znaczy ze stacji, która niestety się zawija z Polski, czyli Showmaxa, Roist Jana Cholubka, przecież serial również bardzo dobry, również świetny kryminał osadzony w PRL-u z genialnymi rolami Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika. Więc te seriale, właśnie ci młodzi twórcy, tacy jak Cholubek, taki jak Skonieczny, oni mówią własnym językiem i fajnie, że ktoś ten język chce wysłuchać. Fajnie, że ktoś chce wysłuchać, ale jeżeli mówimy o młodych twórcach, to też warto wspomnieć o naturszczykach, którzy siadają po drugiej stronie kamery, żeby przedstawić jakąś historię. I taką historię przedstawił szef Federacji KSW Maciej Kawulski, który stworzył, można powiedzieć, dramat sportowy, ale również gdzieś zahaczający o typowe kino sensacyjne, bo gdzieś tam pojawia się mafia ze wschodu, gdzieś pojawiają się te znajome dla wielbicieli kina akcji tematy. Bardzo poprosimy o trailer filmu Underdog. To mnie trochę przeraża. Co cię przeraża? Przemoc. To nie jest przemoc, to jest sport. I co, nie brakuje ci tego? Czego? Walki. Skończyłem z tym nie walczyć. Sonia to jest... Ja go znam. To nie jest jakaś tam zwykła walka. To ma być zwieńczenie twojej kariery. Kogo chcesz? Kosę. Nie możesz na niej zawalczyć z zaćpanym śmieciem. Kosę nie jest śmieciem. Jesteś mi to winien. Nic ci nie jest to winien. Porwali Sonię. Co? Nie wiem. Wypuść dziewczynę, proszę. Znajesz, to ja dostał zamian. Wojownika. Mam być twój? Gdzie jest dziewczyna? Jaka dziewczyna? Co się tu dzieje? Walkę ustawili. Masz przegrać? Mam wygrać. To jest twoja ostatnia walka w życiu. Że jesteś nieśmiertelny. Pozytywne zaskoczenie, tak chyba można powiedzieć o filmie Underdog. Jak uważasz, Łukaszu? Janusz Habior łączy ten film z serialem, o którym mówiliśmy, i też w Armii Mazury, bo film kręcony w Ełku, film z Mamedem Kalidowem, który również mieszka w Olsztynie, więc idealnie, że się połączyliśmy dzisiaj na tym Skype'ie z Olsztynem, że się połączyłeś. Wiesz, Underdog to jest troszeczkę inna para kaloszy, bo to nie jest film tak artystycznie spełniony jak serial Ślepnąc od świateł, czy Roist, czy filmy Pasikowskiego. To nie jest serial robiony przez filmowca, to nie jest film, przepraszam, robiony przez filmowca, przez reżysera. Czy to jest półka Patryka Wegi, tak chciałeś powiedzieć? Nie, to nie jest serial, wiesz, robiony przez profesjonalnego reżysera. To jest serial, to jest film, przepraszam bardzo, że cały czas o tych serialach mówimy. Film Underdog stworzył człowiek, wyreżyserował człowiek, który odpowiadał do tej pory za galę KSW, tak? Więc to nie jest profesjonalny filmowiec i to widać. No wiesz, ta ostatnia walka, która w tym filmie jest pokazana, ona jest w zwolnionym tempie, to jest slow motion, więc widać te braki reżyserskie, widać braki choreografii, ale to jest nieistotne. Istotne jest to, że powstał kolejny niezależny film, poprawnie zrobiony, oczywiście film robiony przez amatora i fana. No wiesz, jeżeli masz
filmie. Znamy wszyscy z serii o Rocky Balboa te sceny treningu, które Sylvester Stallone pokazywał tam w 5, 6, 7 minutach. Tutaj mamy scenę treningu rozwiniętą do 20 minut, co jest nieznośne już w kinie, bo to jest film dla fanów też tego sportu, ale to jest film, który już chyba ma 500 000 widzów w kinie, albo 400 tysięcy. I ten wynik robi wrażenie. Niestety musimy się powoli streszczać, zmierzamy do końca. Chciałbym ci jeszcze zapytać, jeśli mówimy o olbrzymiej publice, o twoje przewidywania co do Patryka Wegi, Kobiety Mafii. Jednym zdaniem, będzie sukces czy nie będzie? Kobiety Mafii będzie ogromny sukces. Tam to jest film robiony z ekipą Narkosa, między innymi sceny Black Hawki latają, to będzie rasowe kino sensacyjne. Wiesz, a to z warsztatem już jednym zdaniem? To znaczy, film po zwiastunie już widać, jaki to może być sukces, ale pamiętajmy, Patryk Wega też w końcu się znudzi widzom i kolejny film, taki sam Patryka Wegi, no w końcu znuży tych widzów. Ja bardzo liczę też na to, co pokaże Pasikowski, bo chciałbym, żeby takie kino reprezentowało nas za granicami, kino gatunkowe, dobre, solidne. My też na to liczymy, tego właśnie oczekujemy od polskich twórców, również jako twórcy magazynu Barykada, żeby to kino sensacyjne, policyjne, gangsterskie, jak zwał, tak zwał, się rozwijało z tym dobrym, naprawdę posmaczkiem sensacyjnym z nad Wisły. Dziękuję serdecznie mojemu dzisiejszemu gościowi z Olsztyna, Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta tygodnika Sieci i portalu wpolityce.pl. Pozdrawiam serdecznie, Łukaszu, dziękujemy. Pozdrawiam, dzięki wielkie za zaproszenie. My się również żegnamy, drodzy widzowie, do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, Barykada czuwa również w kinie.